Zajmuję się głównie apologetyką, jestem teologiem z wykształcenia religioznawcą, a z zamiłowania apologetą. To tak, w kontekście duchowości i konferencji o duchowości, tytuł referatu będzie Duchowość ateistyczna, Apologetyka chrześcijańska. Także, nawet się okazuje, że w takim temacie można coś powiedzieć, kiedy wszyscy myślą, że ateista nie ma żadnej duchowości, to jednak się okazuje, że, że można tutaj drążyć i wcale sprawa nie jest tak prosta, bo jest raczej bardziej złożona niż oczywista. Duchowość ateistyczna to zagadnienie wieloaspektowe i można na to spojrzeć z różnych stron. Pragnienie duchowości lub nawet pragnienie Boga przejawia się w, z różnymi kanałami u ateistów. Nawet gdy, wtedy, gdy szydzą oni z absolutu i duchowości, można w jakiś sposób przyjąć, że wtedy też objawia się u nich potrzeba Boga i duchowości, gdyż owoszydzenie jest jedynie przejawem tłumienia głosu, sumienia lub walki z własnym sumieniem. Jest to oczywiście kwestia interpretacji i zależy od tego, jak daleko posuniemy się we wnioskach. Tak więc duchowość i potrzeba Boga objawia się u ateistów na różne sposoby. Czasem uświadomiona, a czasem nie. Niekiedy prześmiewczo, a niekiedy jak najbardziej poważnie. Trwa spór o to, czy buddyzm jest ateistyczny. Bez względu na to, jak rozstrzygniemy ten spór, to i tak okaże się, że można buddyzm zakwalifikować jako religię. Nawet słynny ateista Richard Dawkins, o którym tutaj ksiądz profesor wspominał też, określa siebie mianem religijnego niewierzącego, choć zaznaczam, że nie jest on buddystą. Tutaj była taka, były takie uwagi, że można być religijną osobą, a nie być duchową osobą, więc to jest też kwestia sporu, czy w jakim stopniu jest on religijny czy, czy uduchowiony. No, okazuje się, że sprawa jest bardziej złożona, no, ale przyjmijmy pewne uproszczenia na, na potrzeby referatu i uznajemy, że jest tak jak Dawkins stwierdzi, czyli że w jakiś sposób jest niewierzącym religijnym. W tym rozumieniu religii, choć pozbawionej odniesienia do absolutu, można więc uznać buddyzm za duchowość ateistyczną. Nawet ci buddyści, którzy uważają buddyzm za ateistyczny, definiują go często jako non-teistyczny system religijny. Na marginesie dodam, że uznawanie buddyzmu za ateistyczne jest nieco pochopne, gdyż z tego, że nie wypowiada się on konkretnie o rzeczywistości transcendentnej, takiej jak chociażby nirvana, nie wynika jeszcze, że jest ateizm. Prędzej jest agnostycyzm. Z tego to taki przykład teraz z tego, że jakaś książka kucharska zajmująca się przysmakami kuchni portugalskiej na przykład, nie wypowiada się o rzeczywistościach transcendentnych, nie wynika jeszcze, że jest to książka ateistyczna. Brak tu po prostu wynikania. Inne takie ateistyczne religie, które można podać jako przykład, uznając to może jako religię, albo raczej jako systemy nonteistyczne, to reali re realianizm, czczący przybytów z, ob z obcych planet i tak zwane religie UFO, będące religiami bez bogów. New Age oraz inne prądy duchowe pozbawione odniesienia do absolutu, będące jednak jak najbardziej klasyfikowane jako doświadczenia religijne przez wielu religioznawców, socjologów, kulturoznawców i antropologów również można uznać za takie przykłady. Istnieje pewien problem w ustaleniu, czy pewne postawy ateistów uznamy za religijne, gdyż samo zjawisko religii jest zbyt skomplikowane, abyśmy mogli w prosty sposób zdefiniować, co to jest religia. To, co dzisiaj tutaj było mówione, że niektórzy nawet uważają, że nie da się zdefiniować religii, niektórzy nawet uważają, że nie da się zdefiniować duchowości, z czym się poniekąd zgadzam, gdyż takie, takie uwagi widziałem w, w publikacjach wielu religioznawców, w publikacjach, Wielu badaczy religii, którzy badali religię nie z pozycji teologicznej, ale raczej z pozycji socjologicznej czy kulturoznawczej, też takie uwagi czynili, że jest to tak pojemne pojęcie, że w zasadzie to trudno jest to zdefiniować. Z tym się akurat po części zgadzam. No ale tak jak mówię, na potrzeby referatu przyjmujemy pewne uproszczenia. Możemy więc roboczo zawęzić zjawisko religii do oddawania czci bóstwom lub Bogu. Ale wtedy wykluczymy z grona religii całą masę postaw uznawanych za religijne, tak jak właśnie wspomniany już buddyzm, realianizm czy choćby lawejowski satanizm, nawet który polega na afirmacji człowieka jako jedynego odniesienia kultycznego i uważa siebie również za religię. Nie jest też łatwo zdefiniować, co to jest ateizm, ponieważ istnieje przynajmniej sześć niezgodnych ze sobą definicji ateizmu w kontekście duchowości ateistycznej, też trzeba zauważyć, że sam ateizm podlega też bardzo wielu definicjom. Ateiści bardzo często w dyskusjach lawirują. Przyjmują na przykład tak zwaną minimalistyczną definicję ateizmu, która polega na stwierdzeniu, że ateizm jest po prostu brakiem wiary w Boga. Jest to dość takie upraszczające stwierdzenie, bo można by tak samo zacząć definiować religię. Dojść do takich minimalistycznych definicji, że okazałoby się, że religia w zasadzie Sprowadza się do jakiegoś odniesienia do Boga, i nie możemy nic więcej powiedzieć, ani jaka to jest religia, czy, czy jaka, jakie w niej jest bóstwo, czy jak, jaka konkretnie jest jej treść. Ale to taka uwaga na marginesie. Do niedawna ateizm był definiowany jako twarde stanowisko polegające na zaprzeczeniu istnienia Boga lub bóstw oraz poza materialnego wymiaru duchowego. Teraz ateiści definiują ateizm bardziej, bardziej miękko. To jest to, o czym wspomniałem, tak zwana minimalistyczna definicja. Po prostu jako brak wiary w Boga lub bogów. Jednocześnie ateista uważa, że ateistą jest nawet ktoś, kto wierzy choćby w reinkarnację dusz i astrologię. Spotykałem się z takimi stwierdzeniami u ateistów, którzy twierdzili, twierdzili, że wierzą w życie pozagrobowe, a mimo to uważali się za ateistów, ponieważ przyjmowali taką definicję, że ateizm to brak wiary w Boga. Ale to już nie oznacza, że brak wiary, na przykład w życie pozagrobowe. Ateizm przestał więc być traktowany jako synonim materializmu ontologicznego. W którym Jedynym bytem istniejącym realnie jest, była materia lub zjawiska fizyczne. Tak więc otwiera to drogę do szeroko pojmowanej duchowości ateistycznej, która nie zakłada co prawda istnienia Boga lub Bogów, lecz dopuszcza już choćby istnienie wędrówki duszy poza materialnego wymiaru rzeczywistości transcendentnej, z oświatami włącznie. Sam spotykałem ateistów wierzących w życie po śmierci i niewierzących zarazem w żadną formę siły wyższej, takiej jak Bóg, Bogowie lub jakkolwiek pojmowano w solu, nawet w filozoficznym sensie, czyli coś, o czym wspomniałem. Jednak za najbardziej wymowny przykład duchowości i religijności ateistycznej bez Boga należy uznać próby stworzenia organizacji życia kościelnego wyzutego z elementów transcendencji. Zanim jednak przejdę do mówienia takich przykładów, chciałbym wspomnieć o prądach myślowych, które moim zdaniem dały podwaliny takim pomysłom. Owe pomysły niemal na pewno były inspirowane protestancką ontologią tzw. śmierci Boga. W 1944 roku pastor Dietrich Bonhoeffer wygłosił poglądy, które odczytywano jako wezwanie do sekularyzacji i świeckiej interpretacji Biblii. Czyli do tak zwanego bezreli bezreligijnego chrześcijaństwa. Myśl Bonhoeffera była potem rozwiana i adaptowana przez teologów śmierci Boga, takich jak Thomas Alicjer, William Hamilton, Paul von Buren i Dorote Sole. Teologowie ci zastanawiali się, jak żyć po chrześcijańsku bez wiary w Boga. Próbowali oni również interpretować Nowy Testament w sposób zbliżony do religioznawstwa, a konfesyjnego. Jezus jest dla nich ideałem doskonałego człowieka i nikim więcej. Tomas Alicer, jeden z przedstawicieli teologii śmierci Boga, wymownie zatytułował swą książkę jako Ewangelia ateizmu chrześcijańskiego Gospel of Christian Atheism, Filadelfia 66 rok. Już wtedy były takie głosy. Teologowie śmierci Boga uważają, że Bóg po prostu definitywnie umarł na krzyżu, aby ułatwić ludziom żyjącym w dzisiejszych czasach żarliwą i autentyczną wiarę. Tak właśnie teologowie śmierci Boga rozumieją. Duchowość ateistyczną. Dość paradoksalne stwierdzenia. Trudno nazwać teologów śmierci Boga, w ogóle teologami, gdyż teologia z definicji zajmuje się nauką o Bogu. Jak jednak nauczać o Bogu, który zdaniem tych rzekomych teologów już nie żyje? Wspomniana już Dorothe Cele z kolei proponuje, aby ludzie jedni wobec drugich starali się odgrywać rolę Boga. Dobra, gdy się warto wspomnieć, że Dorothe Cele rozpropagowała w Niemczech ideologię wyzwolenia, która jest równie kontrowersyjnym zagadnieniem, co rzekoma. Teologia śmierci Boga. Wróćmy jednak do meritum duchowości ateistycznej, praktykowanej w duchu chrześcijańskim. Jak donosi amerykański magazyn The Blaze, coraz liczniejsze grupy ateistów starają się stworzyć wspólnoty, które będą łączyć ludzi na wzór religijnych, regularnych nabożeństw. Jednymi z pierwszych, którzy wpadli na pomysł zebrania niedzielnych, była dwójka brytyjskich komików Sanders, Sanderson Jones i Pippa Evans. Inicjatywa ta zmaterializowała się w styczniu 2013 roku. Jak sami twierdzą, zależało im na stworzeniu kongregacji bez Boga, która zrzeszałaby ludzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, aby mogli oni posłuchać inspirujących przemówień, pośpiewać i generalnie celebrować cud życia. Tutaj uwaga odnośnie cudu życia. Widać, jest jakaś afirmacja takiego samego faktu życia, który uważają za cud. I być może interpretują to w jakiś sposób duchowy, bardziej taki wykraczający poza zwykłą biologię. Swoje przedsięwzięcie nazwali oni Sunday Assembly, czyli niedzielne zgromadzenie. Aby ją propagować, zorganizowali objazd po USA i Kanadzie, który zatytułowali 40 dni, 40 nocy. Mamy wyraźne nawiązanie do biblijnej czterdziestki. Stwierdzili, że na rozwój swojej idei potrzebują 800 tysięcy dolarów. Dość, dość droga duchowość, jak widać. Na razie udało im się podobno zebrać około 50 dolarów. Że odzew był. A przeciw takim ateistom zaczęli również wychodzić, co bardziej radykalni pastorzy w Stanach Zjednoczonych. I się okazuje, że mieliśmy o, o odpowiedź ze strony chrześcijańskiej. Czyli to nie, nie zostało w jakiś sposób to zanegowane, czy potępione, ale Znaleźli się tacy, którzy chcieli nawiązać z tym jakąś relację czy dialog. Wielebny tutaj zaznaczam oczywiście, że to jest protestant. Wielebny Marlin Lawanhar ze wspólnoty All Souls, Unitarian Church, stwierdził, że nie powinno się pozostawiać niewierzących na lodzie, ponieważ mają takie same jak chrześcijanie potrzeby. Tutaj cytat: przebywania ze sobą, działalności charytatywnej oraz celebracji ważnych chwil w ich życiu, takich jak na przykład ślub. W związku z tym zaaranżował on rodzaj ateistycznej mszy, tak to nazwał. To jest cytat. Na której spotkać się mogą wszyscy, którzy chcą porozmawiać o sensie życia. Jeszcze bardziej groteskowa sytuacja nastąpiła w Houston, w Teksasie, gdzie grupa zwana Houston Oasis zorganizowała w byłym kościele katolickim miejsce cotygodniowych, niedzielnych spotkań dla ateistów, które regularnie gromadzą około 80 osób. Jak mówi twórca tej oazy, były pastor luterański Mike Os. Tutaj cytat. To, że nie wierzę, nie znaczy, że nie potrzebuje się spotkać z ludźmi i czerpać z tego siły. Chwilę potem jednak dodaję. Oczywiście jesteśmy otwarci na każdą interpretację naszej roli na świecie. Tak długo, jak nie zawiera ona żadnych rozstrzygnięć dogmatycznych. Czyli tutaj mamy wyraźnie odcięcie się od jakiejś dogmatyczności, przy czym samo słowo dogmat jest oczywiście, tutaj warto taką uwagę poczynić na, na marginesie, że samo słowo dogmat jest... Yy, Interpretowane w świecie laickim, czy wręcz w takim świecie wrogim religii, jako coś takiego narzucanego. Przychodzi ktoś wierzący, czy, czy ksiądz, czy, czy jakiś chrześcijanin z jakąś tam misją i narzuca coś do wierzenia, coś od czego nie możemy odejść. A co się okazuje, że jak zajrzymy do etomologii słowa dogmat, to oznacza po prostu coś, co jest nauczane. Nie, nie ma tu nic obligatoryjnego w tym, ani przymusowego. W każdym razie widać, że od ktoś potrzebują jakiejś duchowości. I czy, czy religijnych spotkań odcinają się stanowczo od jakichś dogmatów, które pojmują jako narzucanie i dryfują w stronę jakiejś takiej zastępczej duchowości, wzorowanej oczywiście, czy imitowanej na, 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 na duchowości chrześcijańskiej, czy religijności, a wręcz obrzędowości chrześcijańskiej. Przypomina się tutaj w tym momencie chociażby sytuacja z kultem Mitry, który ojcowie kościoła w starożytności interpretowali jako po prostu parodię Mszy świętej. Było tam dużo elementów, które były bardzo podobne: znaki krzyża na chlebie, takie różne analogie, które interpretowali ojcowie Kościoła interpretowali to jako szatańską parodię Mszy Świętej. Tutaj mamy coś podobnego, tyle że raczej nie chodzi tutaj o jakąś formę drwiny, a, a zapewnienie jakiejś pustki, która powstała po porzuceniu chrześcijaństwa i całej tej obrzędowości z tym związanej. Kiedy jednak widzi się, że w jaki sposób organizowane są spotkania w Houston, trudno nie odnieść wrażenia, że to po prostu chrześcijańskie nabożeństwo na opak. Ktoś gra na przyniesionych instrumentach, ludzie na środku sali dzielą się swoimi refleksjami, wygłaszane jest kazanie, a pod koniec spotkania zbiera się datki do wyklinowego koszyka. Gdyby nie baner wiszący przed budynkiem, który zamiast wierzymy do mnie głosi, myślimy, niektórzy mogliby mieć wątpliwości, gdzie trafili. To też jest takie typowe dla ateistów, że odcinają się od wiary, uważają to za jakąś formę naiwności. Wolą mówić, że są myślący czy racjonalni niż wierzący, bo dla nich jest to jakaś, jakaś forma, która ich dyskredytuje w ich, w ich pojęciu, w ich poczuciu. No ale to tak na marginesie oczywiście. Co ciekawe, wspólnoty tego typu powstają coraz częściej, a na ich czele, jak, jak w opisanym przypadku, niejednokrotnie staje były pastor. Niektórzy niewierzący nie lubią jednak terminu ateistyczny kościół. Wolą, aby nazywać ich grupą wsparcia, którą łączy poszanowanie dla podstawowych ludzkich wartości. W rzeczywistości coraz trudniej, szczególnie w USA, odróżnić poszukujących humanizmu ateistów od niektórych wspólnot protestanckich. Jedni i drudzy wysyłają swoje dzieci na wakacyjne obozy edukacyjne, oddają honorowo krew, uczestniczą w akcjach charytatywnych, organizują warsztaty i również spotykają się w niedzielę tak jak chrześcijanie. Jak wygląda ateistyczna msza, czy, czy raczej parodia ateistycznej mszy, bo słowo ateistyczna msza to brzmi dla mnie dość paradoksalnie, ale oni używają takich pojęć więc musimy tylko jakoś nawiązać. Organizatorzy z uczestnikami śpiewają pieśni, łapią, łapią się za ręce, dyskutują. Ich wyznanie wiary brzmi – lepiej żyć, częściej pomagać i częściej zastanawiać się. Sanderson Jones podkreśla – ateistyczne msze, to znowu ten terminal to jest cytat – nie zostały wymyślone przeciwko wierze katolickiej. Chodziło o to, aby ludzie, którzy potrzebują tak zwanej wspólnoty oraz tego, do czego spuścizna kulturowa Kościoła katolickiego nas przyzwyczaiła, mieli gdzie się podziać. Czyli okazuje się, że jednak to, co się nazywa tą wymierającą religią, czy taką duchowością, tak jak tutaj było często podkreślane wcześniej, mówcy podkreślali, że, że jest tu już jakaś forma taki, taka obumierająca, się okazuje, że aż taka obumierająca nie jest, bo jednak ateiści potrzebują. Nawiązywać do takiej kultyczności. Oczywiście usuwają Boga z tej kultyczności, ale, ale ta forma ich cały czas jednak w jakiś sposób, nieładne słowo, rajcuje, i cały czas do, do tego wracają. Czyli nie jest to wcale takie skosniałe i takie już obumarłe, jakby się wydawało, skoro nawet ateiści do tego w jakiś sposób są wracać. Pomysł na tak zwane ateistyczne msze podchwycili też inni. Wielebny, już wspomniany Marlin Lavanhard ze wspólnoty All Souls, unitarian, stwierdził, że nie powinno się pozostawiać niewierzących na lodzie, ponieważ takie, mają takie same potrzeby jak chrześcijanie przebywania ze sobą działalności karatatywnej. Zaczął więc również celebrować ateistyczne prze. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inne wyznania niż chrześcijańskie. Tutaj, akurat, przyjrzymy się na, przez chwilę Żydom. W USA okazuje się, że w USA nawet 50% Żydów to ateiści. Bardzo duży wskaźnik. Wielu z nich jednak wciąż wspiera swoje wspólnoty religijne, urządza swoim dzieciom bar i batmicwy lub zapala światła na dziewięcioramiennym świeczniku na Hanukę. Czyli się okazuje, że i tamta pozornie wymarła religia też w jakiś sposób jednak wciąż znajduje chętnych nawet ateistów, którzy chcą do tego nawiązywać. Jednym z propagatorów tego nowego kierunku jest Alain de Botton, ateista. Popularny filozof i pisarz o żydowskich korzeniach. Urodzony w Szwajcarii. W 2012 roku wydał książkę Religia dla ateistów. Bardzo ciekawy tytuł. Nie zaznacza, iż sekuralizowana kultura nie potrafi już odpowiedzieć na większość wyzwań i pytań, które trapią współczesnego człowieka, rodząc w nim zagubienie i frustrację. W jednym ze swoich wystąpień pod znamieniem tytułem Ateizm 2.0 powiada on, że coś wewnątrz nas, ateistów, sprzeciwia się idei, że jesteśmy jedynie masą komórek dryfujących od przypadkowych narodzin do bezsensownej śmierci. Dlatego, jak deklaruje, chociaż należy odrzucić ideę osobow osobowego Boga, to jednak ateizm nie powinien odrywać się od bogatych źródeł religii. Bo tam przekonuje również, że religia daje wiele bardzo dobrych rzeczy, które wojujący ateizm nie roztropnie odrzuca, wylewając dziecko z kąpielą. Raczej trzeba pozbyć się tego, co w religii jest rzeczywistym balastem, co uważa za sztywną doktrynę, niczym nie poparte sądy o prawdzie jedyności, infantylizm, paternalizm i moralizowanie. A jednocześnie chciałby przyjąć w religii, to co jest dobre. Czyli to wszystko, co jego zdaniem odnosi się do każdego człowieka. Chodzi o wspólnotę, niektóre tradycje, wrażliwość na transcendencję, sposób zarządzania, wspólne ucztowanie, spowiedź jako środek terapeutyczny, się okazuje, że nawet Coś, co ateiści tak krytykują, jako niektórzy nawet mówią, że wręcz określają to jako gwałt na, na dzieciach, które przystępują do pierwszej komunii. No okazuje się, że w jakaś forma spowiedzi też jest im cały czas potrzebna. Szwajcarski filozof w 2008 roku założył w Londynie nawet szkołę życia, która oferuje kursy i kazania oparte na filozofii, literaturze, sztuce i psychologii, by pouczyć jej adeptów na temat tego, jak mądrze i dobrze żyć. W Stanach Zjednoczonych hmm, miała również wyjść, nie wiem, czy nie sprawdziłem dokładnie, czy ta książka wyszła. W każdym razie była też zapowiadana książka Ronalda Dworkina Religia bez Boga, w której autor przek ma przekonywać, iż nie istnieje żadna wewnętrzna sprzeczność w wyrażeniu religijny ateizm, ani ścisły związek między istnieniem Boga a religią. A to co religijne, nie zależy tylko od tradycyjnych religii. Według Dworkina istnienie Boga nie jest żadnym, a przynajmniej nie jedynym, uzasadnieniem tego, że życie ma sens. Wszechświat jest piękny, a człowiek otwiera się na tajemnice i podejmuje odpowiedzialność za siebie i innych. Tym wszystkim rządzi świat wartości niezależny od jakiegokolwiek bóstwa i uzasadnienia. Czyli znowu, duchowość ateistyczna bez Boga, w jeszcze innej formie. Amerykański filozof. Okazuje się, że nawet ateiści między sobą polemizują w kwestii tego. Co jest dobre w religii? Na przykład, Dawkins, tutaj wspomniany zresztą wcześniej w wykładzie, który uważa zdecydowanie, że w religii wszystko jest złe. Tam nie ma nic dobrego. Każda najmniejsza rzecz, jaką można znaleźć. Nawet ateiści krytykują chociażby taki znany ateista, albo raczej agnostyk Terry Gleton, który napisał książkę polemizującą z nowym ateizmem. Praktycznie przez całą książkę polemizuje z Dawkinsem w kwestii tego, co. Co w religii jest dobre, bo Dawkins uważa, że nic kompletnie, ani jednej rzeczy. Wszystko tam jest złe, wszystko tam jest demoralizowaniem dzieci, re, wszystkie wojny są przez religię. Dawkins nie widzi ani jednej rzeczy dobrej w, w religii, natomiast poza igletonem również polem jest z nim dworkin. Według, istnienia, według dworkina istnienie Boga nie jest żadnym, a przynajmniej nie jedynym uzasadnieniem, uzasadnieniem tego, a tu już czytałem. Amerykański filozof polemizujący Richard Dawkinson twierdzi, że religijna postawa nie może być zarezerwowana wyłącznie dla ludzi wierzących w Boga, jakkolwiek by go pojmować, lecz obejmuje zarówno zwolenników tradycyjnych religii, jak i ateistów. Wszyscy bowiem pragną mieć poczucie sensu, życia, cenią wartości i większość ludzi nie neguje tajemnic i cudowności w świecie. Chociaż religijni ateiści nie wierzą w osobowego Boga, jednakże wierzą w siłę we wszechświecie, większą niż my sami. Czyli tutaj się akurat nie udało mi doszukać dalszych szczegółów, jak oni pojmują tą siłę. Czy to jest na jakoś, na sposób deistyczny, czy raczej deistyczny, to raczej nie, bo deizm to jest również teizm, ale czy to jest jakiś, jakaś forma panteizmu, czy jakiejś sił, energii, wyższej siły jako energii. To także tutaj mi się nie udało znaleźć więcej informacji na ten temat. No ale w każdym razie taki, taki trop jest. Skąd nagle taki zwrot w ateizmie? Cóż, jakby nie patrzeć, większość ludzi na w tej planecie należy do jakiejś formy religijnej wspólnoty. Otwarte naukowe dławienie czy dyskredytowanie religijnej potrzeby w człowieku wydaje się na dłuższą metę daremne. A należą do zdecydowanej mniejszości. I tak pewnie pozostanie. Tutaj taka uwaga z mojej strony: że jeśli chodzi o statystyki, ile satystów na świecie, to się to dość mocno waha, bo to w zależności od tego, kto przeprowadza badanie i jak zadaje pytanie w kwestionariuszu ale to tak mniej więcej wychodzi koło od, między 3 a 10%, że jest ateistów na świecie. To, to globalnie to jest właśnie tak coś koło... Niektórzy szacują 3%, niektórzy 10%. Są badacze, którzy odnotowują, że ateizm, ateistów jest na świecie coraz mniej. Mimo wszystko, że mamy cały czas taki agresywny sekularyzm w mediach, że nie wolno nic mówić o Bogu, bo to od razu, że tutaj już państwo wyznaniowe zaraz się nam wtrąci. Mimo tego wszystkiego, cały czas jednak różne badania pokazują, że ateistów jest na świecie coraz mniej. Jeden z takich badaczy to nazwisko Barrett, który właśnie bada to dokładnie i stwierdza, że codziennie na świecie ubywa kilka tysięcy, kilk czy kilkaset, jak tam to różnie to szacuje, ateistów, a cały czas przybywa chrześcijan. Szczególnie takie kontynenty jak afrykański, gdzie jest bardzo, bardzo, zresztą nie tylko chrześcijan, bo również muzułmanów. Taki kontynent chociażby jak afrykański, gdzie istnieje bardzo, bardzo silny przyrost wierzących. Również w Chinach, nie wiem, czy to prawda, też próbowałem to sprawdzać na różne sposoby, ale podobno w ciągu 10 lat, nie wiem, które to było ostatnie 10 lat, to raczej nie, jakoś tak między 2008-2018, jakoś tak do tego okresu dotyczą badania, podobno aż 100 milionów katolików przybyło w ukryciu mimo, że tam kościół w Chinach jest bardzo prześladowany i ale jednak katolików tak przywało gwałtownie w tej chwili, że, kościół, że rząd chiński musiał się zacząć dogadywać z, z kościołem w Chinach i stworzyli coś takiego jak państwowy kościół w Chinach. I się okazuje, że to są biskupi, którzy są mianowani przez państwo, z czym się Watykan tam dość długo nie zgadzał, w końcu jakoś tam już się z tym pogodzili i stworzyli coś takiego, jak właśnie. Ludowy Kościół katolicki, który jest pod kontrolą państwa cały czas. Także to też pokazuje, że gwałtowny przyrost katolików i chrześcijan, mimo cały czas tego, że nam wmawiają codziennie w mediach, że chrześcijan bywa na świecie, to się okazuje, że może jest to prawda co do Europy, oczywiście. Na naszym kontynencie ewidentnie widać regres, jeśli chodzi o religijność chrześcijańską, zwłaszcza już muzułmańską, już nie, bo muzułmanów raczej przybywa na zachodzie. Natomiast tyczy się to tylko Europy, ten, ten regres, jeśli chodzi o, o chrześcijaństwo. A inne kontynenty się okazuje, że notują gwałtowny przyrost katolików i chrześcijan. Skąd nagle taki zwrot w ateizmie? Cóż, jakby nie patrzeć, większość ludzi na tej planecie należy do jakiejś formy religijnej wspólnoty. Otwarte naukowe wywawianie czy dyskredytowanie religijnej potrzeby w człowieku wydaje się na dłuższą metę daremne. Ateiści należą do zdecydowanej mniejszości i tak pewnie pozostanie. Być może zawłaszczenie pojęcia religii przez niewierzących w, jakikolwiek, w jakiegokolwiek Boga jest próbą ukazania ateizmu z ludzką twarzą, odwoływania się do tego, co wspólne, by nie narazić się na ostracyzm i posądzenie o bycie nihilistami i cynikami. Teraz omówię takie zagadnienie jak latający potwór spaghetti albo pasta Pewnie niektórzy się już z tym spotkali. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać jako niewinny żart, ale okazuje się, że wcale nie. Bo podobno już w tej chwili mamy na świecie jakieś 10 milionów wyznawców latającego potwora spaghetti. Zresztą to się dało. Tak, Durszlaki, zgadza się. To się zresztą dało zauważyć na. Jak była ta. Był marsz w Warszawie, niejaki biskup Niemiec. Nie wiem, nie wiem, kto go wyświęcał. W każdym razie odprawił taką mszę świętą, którą wielu znało za bluźnierstwo. I tam się na, na tej tak zwanej mszy świętej pojawił też taki pan z durszlakiem. Okazało się, że oczywiście była pretensja, że to szyderstwo ze mszy świętej, że tutaj już i tak było szyderstwo, że, że osoba, która uważa się za, za homoseksualistę, odprawiała mszę świętą i to się nagle jeszcze okazało, że jakiś ktoś staje z durszlakiem, więc jakby podwójna parodia ale potem się bronili, twierdzili, że wcale nie, że to jak najbardziej poważnie. Zaraz właśnie to omówię. Kilka słów o tym pastafarianizmie, o genezie tego. Początek pastafarianizmu to rok 2005, kiedy to niejaki Bobby Henderson wysłał list otwarty do Rady Edukacji w stanie Kansas. Tutaj właśnie jest ważne, to jaka była geneza tego. Się wsłuchajmy, to będziemy mieli bardziej miarodajny obraz. Wysłał list otwarty do Rady Edukacji w stanie Kansas, w którym krytykował plan nauczania w szkołach tzw. Teorii Inteligentnego Projektu. O Teorii Inteligentnego Projektu słyszeliśmy. Gdzie trzeba chyba tego szerzej objaśniać. W Polsce organizacja ta zdobywa coraz większą popularność. Jak podaje Artur Mykowski, współzałożyciel kościoła Spaghetti w Polsce, szacowana, szacowana liczba członków to już około 7000 swoiste gminy zrzeszające wyznawców latającego Potwora Spaghetti działają już w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Szczecinie. W Polsce o kościele Potwora Spaghetti szersza publiczność dowiedziała się to, to, o czym wspomniałem. w 2019 roku aktywista środowisk LGBT Szymon Niemiec w czasie Parady Równości odprawił mszę polową. Mężczyzna uważa się za biskupa niewielkiego zjednoczonego kościoła chrześcijańskiego. Jako samozwańczy biskup, tutaj używam słowa biskup w cudzysłowie, nie tylko wyświęca nowych duchownych, ale także udziela ślubów parom homoseksualnym. W czasie odprawianej przez niego parodii Mszy Świętej, na tzw. Tak Marszu Równości, zjawił się również członek kościoła potwora Spaghetti, który próbował jakoby koncelebrować to uzurpatorskie nabożeństwo. Nie znalazłem lepszego słowa, jak, jak koncelebrować, więc jeśli kogoś to uraziło, to przepraszam. Niemiec tłumaczył potem tę sytuację. Jeżeli chodzi o obecność na nabożeństwie osoby z doruszlakiem na głowie, jako organizatorzy postąpiliśmy według własnej zasady, że każdy ma prawo wyrażać siebie i nie powinien być wykluczony, dlatego że jest inny niż większość. Osoba ta spędziła całość nabożeństwa w ciszy, okazując pełen szacunek dla wszystkich uczestników. Tak to wygląda z strony fasadowej. Natomiast, czy to było rzeczywiście szczere, to teraz, teraz to omówię. Piszą i dodają że osoba z durszlakiem jest duchownym polskiego kościoła latającego potwora spaghetti. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, jak oni są, żeby to było widziane. Tutaj się musimy teraz w jakiś sposób wgłębić w to, na ile jest to szczere. No, no, czy, czy to jest parodia, czy to jest już nie parodia. Tutaj granica jest dość płynna, bo staranie się nie, nie okazuje to takie proste. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze kilka słów. Wstępu, zdecydowana większość religioznawców zalicza ruch pastafariański do tzw. Tak joke religion, joke, czyli oczywiście żart, i traktuje go jako parodię lub antreligię. Natomiast sami członkowie tej organizacji oficjalnie odcinają się od tych sformułowań, podkreślając, iż celem ich religii nie jest parodia innych wyznań czy pogarda wobec ich dogmatów, a wiara w fakt, iż to latający potwór spaghetti jest twórcą i najwyższym bytem. Jednakże stoi do sprzeczności z ich własnymi doświadczeniami, które możemy znaleźć gdzie indziej. Na przykład na swojej stronie internetowej wyznawcy pastafarianizmu wprost deklarują, że nie odprawiamy żadnych rytuałów, mszy ani modłów, czy innych tego typu głupot. To jest cytat z ich strony, czyli, czyli, czyli te wszystkie zapewnienia, że to była uczciwa koncelebracja, że osoba ta spędziła w powadze ten czas, że, że to się jednak okazuje, że to był trochę, to, to jednak w jakiś sposób chciano nas wpuścić w maliny. To oświadczenie z kolei stoi w sprzeczności z faktem, że pastafarianie mają w swych pismach zawartą prześmiewczą parodię modlitwy Ojcze Nasz i zdrowaś Mario. Już chyba nawet oni sami pogubili się w tym, czy traktują sami siebie i swoją pseudoreligię na serio. No chyba, że wszystko to uznamy za jedno wielkie szterystwo. W Wzrastów tej pseudoreligii wiąże niechęć kultu i podziwu wobec absurdalnej postaci stwórcy makaronu, w którą z całą pewnością nie wierzą, a jedynie pragnienie ukazania, iż ta ateizm jest słusznym wyborem. Z tym się akurat zgadzam. Pomimo całej tej fasadowości. Bobby Henderson... Dwie minutki, tak? No, to jeszcze się zmieści. Bobby Henderson, twórca paszafernizmu, w pewnym momencie zrównował nawet swoją religię z chrześcijaństwem, ale jakoś nie przedstawił dowodów na to, że potwór spaghetti z stał, przynajmniej takiego dowodu, jaki mają chrześcijanie w formie zapisków historycznych. W zapisach na stronie internetowej PASTAFARIAN czytamy, że chcą oni likwidacji funduszu kościelnego, oddzielenia religii od państwa i likwidacji zapisu o obrazie uczuć religijnych w prawodawstwie polskim. Co obnaża tak naprawdę antyreligijny charakter ich działalności i potwierdza, że prześmiewczy cel ich rzekomej religii jest bardziej zbliżony do programów ateistycznych ruchów lewicy politycznej niż do jakiejkolwiek religii. Szyderstwo w PASTAFarianizmie jest elementem antyreligijnej walki wojujących ateistów. Ateiści wymyślają sobie różne absurdalne twory, takie jak. Latający potwór spaghetti, czy fruwający czajnicze, które mają rzekomo śmierci koncepcję istnienia Boga. I z ich zdaniem założenie o istnieniu Boga jest równie niepoważne jak założenie, że istnieją tylko tego typu absurdalne twory. Tutaj mam jeszcze dość obszerną polemikę z samym pastafarianizmem. W ogóle to już tak kosztem zatytułem zakończenia, bo już nie mam czasu. Powiem tylko tyle, że. Cały pastafarianizm to jest po prostu nic innego jak kolejna odmiana, wersja tak zwanego czajniczka Russella. Bertrand Russell był to taki jeden w zasadzie z najsłynniejszych filozofów ateistycznych i matematyków, który stwierdził, że istnienia Boga nie można traktować poważnie, bo tak samo jak nie można traktować istnienia latającego czajniczka wokół orbity. Nikt nie udowadnia, że taki czajniczek nie istnieje albo istnieje. I latający potwór spaghetti jest po prostu tylko wariantem tego. Tego, tego czajniczka. Także to tak już tytułem zakończenia. Dziękuję.